Cześć, witam was wszystkich serdecznie z Rubeną. Tak, To co mówi Jacek? Rubenka. No moja myszka. Łapa Rubena. Łapa? Co Dasz mierzy, łapę? co torebkę? Nagrywam. Łapa. Oj, tak, no ślicznie. Moja rybusia. No i jesteśmy na grzybach. Specjalnie rano wyjechaliśmy, bo wyjechaliśmy o pierwszej w nocy, żeby jeszcze dzisiaj zdążyć do lasu, bo tak się składa, że mój dziadek ma wjazd do lasu, może wjechać z powodu pszczół. I tak sobie tutaj przyszliśmy na grzyby, ale już nie jest tak, jak ponoć był wysyp jeszcze niedawno, bo jak widać, ja mam jednego prawdziwka dopiero i jednego kozaka. I fakt faktem, że już obracam. I fakt faktem, że był taki wysyp, to już teraz takiego wysypu nie ma. Dobra, ja wracam do zbierania. Jak coś znajdę, to więcej to wam pokażę. Proszę bardzo, to jeden prawdziwek. I zaraz obok mam drugiego. I muszę wam powiedzieć, że przenieśliśmy się do innego lasu. Choć wcale powiem wam, że nie jest tutaj lepiej. I już widzę, że się mój prawdziwek rozwala, więc będzie raczej robaczywy. Ale go zobaczymy. Nie, nie jest. No to tak wygląda. A tam jest jego braciszek. Mam nadzieję, że widzicie. I tu mam jeszcze, się okazało, jest malutki podgrzybek. Dobra, to biorę go i idę dalej. Szczerze wam powiem, że nie ma szału. Bo był ten wysyp grzybów. Może faktycznie i był, ale powiem wam, że chyba się po prostu skończyło, bo był przez jakiś tam czas i po prostu wszystko się kiedyś kończy, no i grzyby się skończyły. Była ładna pogoda, były grzyby. Dzisiaj też jest bardzo ładnie, bo jestem w krótkim rękawku. Ale no, grzybów nie ma, no to już nic nie poradzę, bo albo się znajdzie, albo się nie znajdzie. Szymon ma trochę większe szczęście niż ja. Bo dużo jest podgrzybków, ale wszystko jest robaczywe, zeża, albo już, znaczy może nie robaczywe, co zeżarte. Ja wam pokazuję dwa prawdziwki, które właśnie teraz zauważyłam. Jak widzicie, są doszczętnie zeżarte i co z tego, żeby się chciało je zebrać, tak? Ale one są po prostu zjedzone. Oba. Choć oba są ładne, no to jednak może widzicie, nawet nie ma tego, co to, że po prostu zeżar je ślimak. No, dobra, idę dalej w poszukiwaniu. Życzcie mi powodzenia. No i teraz trafił mi się też piękny prawdziwek. Stąd go wyciągnęłam, tutaj siedział. I tylko główka mu wystawała, więc trzeba podejść zawsze i trochę w mchu pogrzebać. Idę dalej, myślę, że dużo tutaj nie nazbieram, ale powiem wam, że taki prawdziwek, a cieszy. I tylko tyle grzybów. Tutaj są moje Szymona, które zostały. Bo jeszcze sprzedaliśmy i zarobiliśmy całą dyszkę. Śmiech na sali. Tutaj są moje babci, a tutaj są śmieci. Czyli śmieci jest chyba więcej niż samych grzybów. Trudno. No, po prostu grzyby już się skończyły. Uciekają! Uciekły. Hejo. Nie odzywałam się do was 2 dni. Ale dzisiaj, jak widzicie, znów jestem na grzybach. Ale to już tak zbieram rekreacyjnie dla sąsiadki kilka podgrzybków. Już mam 5. I zbieram kilka dla sąsiadki, bo nas poprosiła. I jestem w takim lesie, że pokazuję. To jest mój las w moich rodzinnych stronach, czyli tylko iglasty, czyli tutaj niekoniecznie trzeba się bać jakichś kleszczy. Więc ja wyruszam w poszukiwaniu grzyba i odezwę się do was później.
Chciałam wam pokazać, jakie trzy mi się prawdziwki trafiły. Piękniusie i nawet były koło siebie, bo ja wam powiem, że zawsze mówią, jak znajdziecie jednego, to szukajcie drugiego. Ja wam powiem, że nigdy mi się nie udało znaleźć jednego koło drugiego, ale teraz akurat tak mi się trafiło, że były między nimi przerwy tak 3-4 metry, ale udało mi się znaleźć. Dobra, to pędzę dalej. Hejka! My już w aucie i wracamy do Niemiec i z jednodniowego vloga zrobił się trzydniowy, czy tam czterodniowy, no i dzisiaj wracamy. Widzicie, mam tu jakąś gazetkę, bo nakupiłam trochę gazet sąsiadce, no i ona, no i teraz sobie tak czytam w podróży i kupiłam sobie jeszcze Ultraplex z Joanny, bo będę niedługo farbować włosy, a konkretnie chciałabym je rozjaśnić, więc zobaczymy. Więc dlatego kupiłam sobie takie coś, żeby te włosy moje w razie jakieś, żeby się tak mocno, o, żeby się tak mocno po prostu nie zniszczyły, więc zobaczymy. A jak nawet nie rozjaśnię, to zawsze się to przyda. Dobra, to my jedziemy dalej, bo pora do domu wracać. Kolacja, warzywa na patelni w sosie serowym. Dzisiaj mamy wtorek i chciałabym się z wami pożegnać i skończyć tego vloga czterodniowego z Polski. W każdym razie dziękuję wam za oglądanie. Jeśli wam się podobało, to zapraszam do kciukowania gdzieś tam na dole. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia.